Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Chciałam powiedzieć znowu idealnego życia Barbie, ale nie. Nasza seria nazywa się Barbie Weterynarz. Tak kochani, Barbie właśnie, jak wiecie, bo zostawiłam was ostatnio z tym odcinkiem, była na spotkaniu z Blaine'em, ale widzę, jest tutaj pewien problem, ponieważ nasz kochaś, cudowny Blaine, postanowił chyba zostawić Barbie samą. Nie ma go tutaj, Barbie wzięła talerze, wczytałam sobie save'a w ogóle. I coś widzę, że chyba sama chce posprzątać, co nie jest za dobre, ale no niech będzie, skoro tak ma być, niech będzie. No niestety widzę, randkę nie mogłam zakończyć wedle własnego uznania, tylko tak jak podyktowała mi gra. Trochę się wkurzam z tego powodu. Jest mi trochę przykro, ponieważ chciałam jakieś takie fajne rzeczy tutaj wymyślić, ale nie wyszło, niestety. Natomiast w takim razie, skoro Blaine nas olał, to ja sobie pozwolę wrócić do domu i ogarniemy Barbie, ponieważ na dzisiaj mam kolejny fajny na nią plan. Jeszcze chciałabym wam powiedzieć, że, no widzicie, nie ma mnie. Nie ma mnie, a to dlatego, moi drodzy, że niestety będę mieć bardzo, bardzo, bardzo ciężki tydzień w ogóle na uczelni teraz. Będę mieć egzamin, który muszę zdać, a muszę się na niego po prostu dużo pouczyć, więc wiecie, mam niewiele czasu tak naprawdę na nagrywanie, natomiast montowanie mam jeszcze mniej, dlatego postanowiłam, że nagram dla was odcinek właśnie bez kamery, ponieważ to jest o połowę mniej pracy dla mnie. A chyba da się to oglądać, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje, że się da oglądać, potem się okaże, że się nie da oglądać. Nie, no nie, wiem. No, także to jest powód i nie wiem w sumie, który z tych odcinków, które będę nagrywać, będzie pierwszy, więc pewnie powtórzę to w każdym, więc od razu z góry sorry, kochani, za powtarzanie się w moim wypadku. Nie jest to zamierzone. Informować trzeba, ponieważ ludzie zawsze potem pytają, a prościej powiedzieć to na nagraniu. Barbie wróciła już do domu ze swojej randki, która się zakończyła tak nijak, ponieważ Blaine sobie ją zostawił. Chciałabym, żebyś go pogłasiała, więc pogłasiasz go? Mam nadzieję, tak, bo ci kazałam. Chodź, pogłasiaj. Boże, Kat, jesteś chuda tutaj. Ale i tak cię lubię. Pogłasie, pogłasie, widzę tutaj masz jeszcze dodatkowe jedzenie, to sobie jeszcze to Barbie zjesz. Ja mam dzisiaj konkretne plany na gameplaya. Tak, mam konkretne plany. Dzięki moim moderatorom, którzy, że tak powiem, mnie uratowali i to mega uratowali, ponieważ no nie miałam troszeczkę koncepcji, powiem wam, że czasami człowiek chce coś nagrać, jednak się czuje trochę wypalony, a jeszcze ma do tego mało czasu, a chce nagrać, a sobie pograć i żeby to było fajne, więc no, powiem wam, była też burza mózgu, troszeczkę bardzo serdecznie dziękuję im za pomoc, wy też oczywiście, moi drodzy widzowie, bo to nie, że tylko moderacja, też możecie mi dawać pomysły w komentarzach, ja nie będę wam tego bronić, wręcz przeciwnie, miło jest czytać wasze pomysły, wasze jakieś rozwiązania do rozgrywki, bo to zawsze urozmaica mi grę. I też inspiruje, więc jeżeli chcecie, to śmiało piszcie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Tak czy siak, ja wracam do gameplaya Barbie, zjadła i to dosyć szybko, a to dobrze, bo się nie styje mi przynajmniej. Umyje po sobie i pozmywa. Powiem wam, że jednocześnie, jak teraz nagrywam The Sims 4, instaluję sobie w tym samym czasie The Sims 3, może nie jest to za mądre, ale no nowy komputer, muszę wszystko poinstalować, a chciałabym, żeby się już zaczęło, bo to musi mi się pobrać z internetu najpierw, a żeby to się pobrało z internetu, to Jezus Maria, tutaj, bo jestem w domu rodzinnym, strasznie, strasznie dużo czasu. Mam nadzieję, że to nie będzie wpływało jakoś bardzo na płynność, natomiast Barbie, poproszę cię, żebyś się położyła spać i kochani, widzimy się rano. Prawdę powiedziawszy, jest już 9, ale wstawaj, kochana. Patrzcie, Candy też się obudziła, tak? Czy ona sobie jeszcze drzemie? Nie, drzemie, tylko pozycję zmienia. No jest przesłodka. Barbinko, może nie chce ci się bardzo siusiać, ale weź sobie skorzystaj, weź prysznic. Jeszcze chciałabym, żebyś sobie może zjadła resztki, bo powiem wam tak. Dzisiejszy plan jest taki, że Barbie razem z Merlią udają się do spa. Więc taka typowa rozrywka dla babek, o, obejmij kogoś i też chcesz miłości, o, weź udział w wolontariacie, a nie miłości. No, więc dziewczyny wybiorą się do spa na taki babski wypad, ponieważ Merlia też musi się przecież pojawić, nie? Już była Tereska, była Mitch, był Blaine, więc teraz kolej na nią, żeby ona też się nam tutaj pojawiła, ale zanim do tego przejdziemy, trzeba przecież odwiedzić klinikę weterynaryjną Barbie, gdzie Barbie nawet się już przebrała w ten strój, i troszeczkę poleczyć zwierzątka, a przynajmniej pomóc naszej Suprii.
No bo też nie możemy ją zostawić tutaj samą, nie? Utarg z poprzedniej zmiany. 567, fundusze lokalu 813. Intelo, w ogóle uwielbiam tutaj tę część tego domu z tą wieżyczką. W ogóle bardzo lubię ten dom. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak ja bym go rozbudowała, ale wiecie co, znajdziemy sposób na to. Znaczy, koncepcja trochę się pojawia. Pokażę wam w ogóle żółwika, ponieważ żółwik był budowany na live'ie. Tak, to jest dom z live'a, dlatego zapraszam, kochani, wszystkich na live'y. Na live'ach się fajne rzeczy dzieją. Barbie, zeżarłaś? Zeżaruj to! Dobra, zeżarła. To śmigamy. Nie ma co, zabawy masz trochę mało. Ciekawe, czy przy opiece zwierzaka... podczas opieki nad zwierzakami coś tutaj na plus leci, czy nie leci, jak myślicie? W ogóle tak, ja bym chciała, żebyś ty pojechała i zabrała ze sobą Candy, żeby Candy nie była samotna. Mówiliście mi, żebym zorganizowała pokój dla Candy, ponieważ jak ona z nami jedzie, to się nudzi, ale mi się wydaje, że ona się nie nudzi, bo ludzie tu ją pogłaszczą, zawsze ma miskę, zawsze ma kuwetę, jakby chciała się wysiusiać. No i może sobie pochodzić i pozwiedzać nasz Brindleton Bay, czy jakkolwiek się to nazywa, bo jeszcze tego nie wiem. Jest, jesteśmy! Hej, hej, hej! Klinika weterynaryjna Barbie. A, widzicie, bo jest jeszcze taki biznes, że ja miałam zmienić nazwę. Ponieważ, kochani, nazwa, na którą się zdecydowałam, to pudrowe łapki. Tak nazywa się nasza klinika weterynaryjna. Więc, wiecie, ten, kto wymyślił pudrowe łapki, może się teraz cieszyć. A chyba to proponowało mi dosyć dużo osób. Przytul kociaczka. Mówiliście mi, że ta muzyka, że zwierzaki są wystraszone przez tą muzykę, ale może troszeczkę się poboją, ale im to przychodzi. Tutaj sprzątniesz, tu sprzątniesz i... Ej, bo mnie by było stać, żeby Supreme zmienić, słuchajcie, stół. Więc będziemy tak, z funduszy na aktualną klinikę weterynaryjną, tak? 3500... Dobra, i możemy jej zmienić ten stół weterynaryjny. Bo on jest za... O, jeszcze 2000 dostałam. Kochani, to jeszcze coś by wypadało zmienić, tylko co zmienić? Tą lodówę zmienić, co? Damy radę? Ile kosztujesz? Ty kosztujesz 950, ty 2400. Ej, damy radę, kochani. Ale jazda. I powoli wszystko wymieniamy na nowe. Od razu to lepiej wygląda, nie? Jeszcze tylko to zmienimy, a potem będziemy się bawić w tą aparaturę, gdzie będziemy leczyć zwierzaki. Ale na razie włączymy. Barbie, idziesz posprzątać i otworzymy sobie już klinikę. Nie wpuszczaj nowych klientów, nie, nie. Fajne było, bo mi mówiliście, czy ja o tym wiem w ogóle, ale ja o tym wiedziałam, że tak jest tutaj z tym. Wiedziałam, wiedziałam, kochani. Że mamy coś takiego. O Jezu, ona idzie naga do nas? Gdzie jest twoje ubranie? Niestety, naga. A, bo ja powinnam wyłączać przy tej serii mody, a nie wyłączam. Supriya, kochana moja, zarządzaj simką, obowiązki, nie lecz pacjentów. Możesz sprzątać, bo my mamy problem, żeby tak samotnie wysprzątać. I kochana moja, może cię awansujemy. Ty jesteś neutralna, tutaj nie masz jakichś większych umiejętności, więc trzeba będzie cię wysłać na szkolenie. Poproś o wytworzenie przysmaków batona na przykład. Awans, wreszcie mnie będzie stać, nie wiem na co, na gnoma? A ja przywitam się z naszą kolejną kumpelą. Powitaj pacjenta ciepło, jak ty miałeś na imię? Katrina Lynx. Twój kotek jest chory. Jezu. Nie wiem, czy instalowanie Simsów jednocześnie z grą jest mądre. Potwierdzamy. O, widzę zwierzaczków tutaj dużo już przychodzi, ale to poczekają. A ty idziesz, Barbie? Rozpocznij badanie. Chodź, 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 kochanie. Rozpocznij to badanie, ponieważ zwierzaczek jest chory. Och, boicie się jednak tego pieski. Pieski to się wszystkiego boją. No nic, to nie będzie muzyki. To nie będzie muzyki, żebyście się nie bali. Wchodzi kociaczek. Uuu, Supriya! Co ty tu robisz?
Najpierw tak, czy musimy go uspokoić? Jak mówię, nie widzę tutaj niestety, czy jest zestresowany, czy nie. Bo mi zasłania ekran do nagrywania. Zawsze to powtarzam, żeby potem nie było, że nie wiem. Obejrzyj najpierw kartę pacjenta, Barbinko. Zobacz, co tutaj takiego trzeba ze zwierzaczkiem zrobić. Chyba nic. Cleo, co z tobą? Wszystko wydaje się w normie, ale zrób jeszcze obejrzyj sierść, kochanie moje, słuchaj oddechu. Gdzieś wiecie co, do tego spa się wybierzemy koło godziny 18. I słuchaj serduszka. Wydaje mi się, że nastrój nam pozwoli na to. O, Barbie, jaką ty masz wprawę. O, już przyjesz pacjenta. Co, ma zaawansowane stadium zespołu? Ja nie mogę. Leczenie? Ciasteczko. O, widzę, że tutaj zwymiotowałaś, więc my to wytrzemy zaraz, jak cię wyleczymy. Plusik, plusik. Choroba wyleczona. I teraz tylko... pieniążki, dobra. I wycieramy. Supriya, ty nie miałaś kogoś leczyć? Supriya, Supriya. Powitaj pacjenta ciepło. Cena zwiększona, 3,5 gwiazdki. O, muszę miseczkę napełnić. A to za chwilę. Jak wyleczę pacjenta, to napełnimy miseczkę. Supriya, idź leczyć. No właśnie. Pieniądze, pieniądze, Supriya. Na początek... O, też nie jest zestresowany. To tak, kochani, badanie. Obejrzymy kartę i pójdziemy sobie tutaj od zmierzenia temperatury po zbadanie uszków. I pewnie trzeba będzie pogłaśniać piesia. Jak się piesio nazywa? Hobby. Będzie dobrze, Hobby. Barbie jest obeznana w tym wszystkim. O, ona już wie? Szczepionka. Zdrowy zwierzak. Czyli nic mu nie jest. No to czemuż się tak smuciłeś, zwierzaczku? Tutaj napełnimy miseczkę. Ciekawe, czy was to nie nudzi już pewnie, bo każdy tylko do tej kliniki weterynaryjnej przychodzi. 150, czyli za takie większe wyleczenie jest więcej pieniędzy. Zarabiamy teraz, kochani, na rozbudowę naszej kliniki weterynaryjnej. Dobra, my badamy i ja się będę wybierać, słuchajcie, już czy jeszcze trochę pobadać. A leczenie, przysmak panaceum. No, teoretycznie można by było jeszcze... Ja lubię badać, podoba mi się to, to jest mój ulubiony aspekt całej tej rozgrywki, ta klinika weterynaryjna. Ponieważ ja uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam własne biznesy. Są najlepsze na świecie. Co ty masz? Jolanta, ona mi Kassandrę ciągle przypomina. Powitaj pacjenta ciepło. I to jest ostatni pacjent, jakiego my leczymy, a potem zostawiamy Supriye z całym tym rozgardiaszem, a my idziemy, jak już wspomniałam, na imprezę. Nie no, może nie na imprezę. Idziemy wyrywać przystojniaku. Czy to jakieś nie wiadomo co? Musimy spokoić, nie muszę badania, obejrzyj kartę pacjenta. Wkurza mnie to, bo jakbym sobie przesunęła ten... Tylko wiecie, tu mam ekran do nagrywania, jak go dam tutaj, to mi będzie w trybie budowy przeszkadzać, jak go dam tutaj, to mi zasłoni tu, jak go dam tu, to mi zasłoni znowu grę, tutaj mi zasłoni budżet, więc już wolę z dwojga złego tutaj. Badanie, obejrzyj skórę, słuchaj oddechu i jeszcze posłuchaj serduszka. O, i jak będziemy wychodzić, to jeszcze napełnię miskę. Uch, śmierdzi ci z pyska. Blah. No, wygląda to całkiem ładnie. O, jestem offline. Super, dzięki internecie. Miałeś pobierać The Sims 3, a ty się zrobiłeś offline. Gratulacja. Oj, my jesteśmy z kotkiem, a on będzie głodować tutaj, bo nie ma miski na niego. O, dobra. Dobra. Wejdę, zrobię to samotnie. Zwierzaki. Nie może być, że miski nie ma. Będzie różowa miska dla Candy, będzie kuweta dla Candy. I co z tego, że to tu nie pasuje? Będzie i koniec, kochani.
Zwierzaczek musi mieć wygodę. I jeszcze chcę, żeby Candy miała tutaj drapaczek, bo skoro już przyszła z nami, to niech chociaż ma jakąś zabawę. No. Więc kochanie Barbie, na początek chciałabym, żebyś przytuliła Candy. Oj, przytul, przytul, przytul. Zmieniła... A, nawet nie musisz zmieniać stroju, ale fajnie by było, jakbyś z Merlinią pogadała. Czekaj, kochanie moje. Poznaj. Zaraz pójdziemy, się przebierzemy obie. Tylko Barbie musi poprzytulać i pogłaśać. Festiwal humoru i harców! Ale się nie wybieramy, ponieważ jak mówię, dzień w spa, kochani. Dzień w spa! Zawsze tak mało wykorzystuję ten dzień w spa, więc może akurat w tym gameplayu będzie dobrze. O, jesteś wesoła, ale fajnie, poplotkujcie sobie. Jak to typowo baby. I szukamy, 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 gdzie jest przebieralnia damska. Tu jest damska, okej. Przebierz się w ręcznik. Ona pójdzie z tobą, czy nie? O Jezu. Ale ją chamsko zostawiłaś. A Merlina jest bardzo do Barbie podobna, nie? Też niebieskie takie oczka, czy takie turkusowe. Tutaj blond włoski, pieguski. No, no. Jak siostry, gdybyś nie była siostrą Blaina, no to... Mógłby być z tego jakiś romans, mogłyby być z tego dzieci, kochani. Chociaż wiecie, nie żeby ona była sama, bo ja zadbam o nią, ona nie będzie sama, będzie mieć fajne, fajne życie. Tak jak wszyscy Simowie w tej serii, haha. Jezu, jakie to jest ładne to spa, ale ktoś musiał poświęcić czasu, żeby to zbudować, ogarniacie? Kup rybę, no nie, nie, nie. I podejdźcie tutaj razem, może Merlia tutaj przyjdzie za chwilę. Nie! Po co ci te buty? Ja nie chcę tych butów! To przebierz się w szlafrok w takim razie. Co to ma być? No. Ty się nie przebierasz, Merlia? Dlaczego? Hej, 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 wracaj. Na pewno popraw humor. Na pewno popraw humor i może sobie pójdziecie tutaj razem posiedzieć w jacuzzi. Wejdź na go razem. Nie, nie, wejdź razem. Pogadajcie sobie razem. Chyba, że Merlia poszła gdzieś poćwiczyć, że nas zostawiła. Widzicie, ona tutaj woli być. To może my też się tu udamy. O, Merlia jest głodna, kochani, ale powiem wam szczerze, że coś ten dzień w spa średnio mi się udaje. Zawsze jak jestem, mam problemy. Teraz aktualnie dziewczyny były i musiałam resetować wszystko. Ponieważ, nie wiem, nikt się nie ruszał, nikt nic nie robił, Barbie stała w miejscu, nie rozmawiała w ogóle z Merlią. Nie podobało mi się to. Może ją ochlap? Co ja ci dam? Czekaj, czekaj, czekaj. Rozmawiaj ochlap. No, pogadajcie sobie pogadajcie sobie razem. Skorzystajcie jeszcze z czasu, bo Merlia, ja widzę, tak głodna jest, ona będzie chciała wrócić. Ja się jej nie dziwię, bo Barbie też jest taka głodna, a tutaj nie ma za bardzo co zjeść. Może fajniej było się wybrać do restauracji, wykąć z wanny z hydromasażem. No i widzicie, i taki zastój. I siedzą, i stoją. W sensie nie siedzą i stoją, bo to ciężko, żeby siedziały i stały jednocześnie. Ale siedzą i nic się nie dzieje, nie wiem. Nie wiem, czym to jest spowodowane, Barbie. Możesz mi powiedzieć, przed chwilą było tak dobrze. Kotek już zjadł wszystko? O, nie mogę. To napełni miskę? No nie ma opcji. Dziewczyny się nie ruszają, nie wiem, co jest. Dobra, zrobimy inaczej, kochani. Przykro mi, ale z tego dnia spa nic nie będzie, ponieważ coś mi się zaczęło tutaj psuć. Jakieś takie ścinki tych Simów, nie wiadomo z jakich powodów, dlatego ja stwierdziłam teraz, bardzo mądrze, inteligentnie, że w takim razie trudno, zaprosimy Merlię w takim razie do nas, do domu i zrobimy jej jedzonko, żeby z nami sobie zjadła, bo sama też jest głodna, na pewno będzie chciała z nami pójść. Więc Merlia i nasz, nie Bart Homelo, Candy, a możemy go zaprosić, bo nie wiem, czy ja wam to mówiłam, czy nie, chciałam, żeby ona miała kociaki z tym kotem. To może niech przyjdzie do nas ten kot, może one się zapoznają, może coś będzie. Znowu jestem offline. Oho.
Tak, człowieku, pobieraj sobie w domu rodzinnym rzeczy. Zawsze skończy się to problemem. Ale jestem zła. Ponieważ człowiek ma fajny plan, a tutaj Simsy odmawiają mu posłuszeństwa, bo co, bo mody. Znaczy mody normalnie będę wyciągać w trakcie tego gameplaya, zawsze zapominam o tym teraz, bo wiecie, nowy komputer to jeszcze nie martwię tak tym, czy będzie płynnie chodziło, czy nie. No ale jednak widzę, tutaj są jakieś konflikty, które mnie denerwują. Piłeczka, tutaj była piłeczka naszej małej zwierzaczki. Schowaj ją do wyposażenia. Merlia, nic się nie bój, zaraz ci podam super jedzenie. Podaj kolację. No może nie takie super, ale zrób rybne taco chociaż, żeby nie było wtopy wiochy. O Jezu, ona jest wymęczona i śpi na środku ulicy. Kurde, tak to jest, podróżuj sobie z kotem, człowieku. Natomiast Bartholomew to tutaj nam zeżera. Merlia, oczywiście z toaletki skorzystałaś. No nie dziwię się, nie dziwię, kochana. Korzystaj ile możesz. O, jesteś smutny też. Czemu te wszystkie zwierzaki są tutaj smutne? Kiedy będzie aktualizacja, że one będą raczej szczęśliwe i będą w ogóle żyć w dostatku i radości do końca swoich dni? Czy coś? Ale pierdziele głupoty? Merlio, może z nami porozmawiasz w tym czasie? Zapytaj, jak minął dzień Barbie w kuchni. Ona ci powie, że tragicznie, jestem taka głodna. No nie, ja ci robię pyszne jedzenie, a ty zjadasz mi z lodówki to? Merliko. Nic się nie bój, zaraz będzie jedzenie Barbie, zaraz upich ci rybkę, zjemy sobie, porozmawiaj o pokoju na świecie. Narzekaj na rachunki, że są takie złe. Zamknijmy tą klinikę, może weterynaryjną. 5121. Idealnie. Będziemy mieć na rachunki. Przechwalaj się rodziną, rozmawiaj o zainteresowaniach. Ciekawe, nie? O czym to rozmawiają, jakie zainteresowania? A blish, whips, whips. Patrz, jaki mam strój. Woo, Barbie. Masz piękny strój. Ale się zmartwiła się. Ale ona jest miła. Tylko Barbie też gotuj przy okazji, wiesz. Nie zapominaj, że Merlia jest głodna. Żartuj z nią o politykach. Kto by nie żartował o politykach? Och, Merlio, nie. Zawołaj na posiłek. No właśnie. Merlia wyciąga raz za razem jedzenie, a ja jej zabraniam. I usiądź sobie, Barbie. O, też ci się chce, siusiu. Wytrzymasz? O, Bartholomew chyba nie bardzo jest taki. Ale czemu nie razem? Popraw humor. Pochwal strój. Wolałam, żebyście razem siedziały. No ale kurczę, tutaj Bartholomew tutaj zamiast się zaprzyjaźnić z naszą Simeczką Candy, pieskiem, kotkiem w sensie. Może napełnisz miskę jeszcze w międzyczasie i skorzystaj z toalety. Bartholomew. Chciałabym, żebyś był ojcem naszych kociaków. Fajny będzie mieszanka ragdola właśnie i Jezu, zawsze zapominam, jak się ten kod nazywa. Pracuję jako opiekunka agentów w miejscu o nazwie SIMS. O, jesteś śpiąca. Zaprosiłabym cię na noc, słuchaj, ale niestety chyba się nie da w tej części Simów jeszcze. Oglądajcie sobie razem może ten film. Pogadacie sobie. Rozrywka wam skoczy. Poznaj jeszcze Merlię i możesz opowiedzieć jej dramatyczną historię. Wszystko z The Sims 3, aż mam ochotę czasami pograć w The Sims 3, jak to oglądam. Że tak wiecie, nie? Jest to takie inspirujące. Zjadła sobie Merlia, ale i tak dalej jestem wściekła, że mój misterny plan wziął w łeb. Rozmawiaj z nią, bo ma ładnego brata. Może coś będzie jeszcze między wami. O, pochwal szczerze. Zasika się czy się nie zasika? Robimy zakłady, kochani. Kto stawia? Ej! Wy się nie lubicie!
O, nie mogę! Ale dlaczego? Przy miejscu się bijecie ze sobą? Spokój! Candy! Pobiłaś! Jak mogłaś? Wygłoś kazanie o atakowaniu! Jak mogłaś? On miał być ojcem twojego dziecka! Co się stało, Candy? Candy oduczyła się atakować. O, wreszcie! Gratuluję, Candy! Narzekaj na problemy, przytul. No. Przepraszam cię, Merlia, że tak o tobie zapominam, ale chodź sobie skorzystaj. No masz pełną miskę, Kenduś. Candy! O, nie, wyrzucam ci. Natomiast Barbie, chodź sobie skorzystać. Bart Homelow tutaj chyba u nas zamieszka, może kiedyś pójdzie od nas. Kiedyś. Jezu, jak razem śpiewają. Dobra, kochani, powiem wam, że tym oto widokiem oglądającej telewizję Merlia ja was będę... Tak się to powinno odmieniać. Ja was będę żegnać. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek mimo tych wszystkich niedogodności wam się podobał. A, wiem, co jeszcze zrobimy, kochani, na koniec. No tak. Zrób zdjęcie z Merlia. Chodź, kochana. Fotka razem będzie idealna. Znaczy Barbie trochę w stroju kąpielowym średnio. Uwaga. Nie, super to wygląda. Tylko tak, żeby jej nie uciąć twarzy. Nie, jest okej. Barbie taka bez makijażu, tylko rzęsy doklejone. I już mamy. W każdym razie, kochani, jak już wam wspomniałam, będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się wam podobał. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapek w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku Kliniki Weterynaryjnej Barbie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!